Jeżeli wierzyć statystykom z mojego kanału, większość moich widzów znajduje się w przedziale 25-35 lat. Czyli mogę w miarę bezpiecznie zakładać, że większość z nas jest koło 30. To oznacza natomiast dwie rzeczy. Po pierwsze, to dobry moment, żeby umówić się do doktora i sprawdzić sobie to i owo. Wiecie, cholesterol, albo dlaczego wam tak dziwnie strzyka w karku, te sprawy. Po drugie natomiast, szczególnie jeżeli wyznajecie maksymę: panie, kiedyś to było, a teraz to nie ma, kiedyś to byli czasy, teraz nie ma czasów. To szykuje się dla was piękna rzecz. Mianowicie powstaje symulator przetrwania w Polsce z lat 90. Pamiętacie te czasy, kiedy wy wisieliście na trzepaku ze znajomymi, oglądaliście Dragon Balla na RTL-u albo chodziliście do kumpla pograć na Pegasusie? Ewentualnie na PlayStation, jeżeli rodzice kumpla mieli osiedlowy sklepik? Pewnie, że pamiętacie. Natomiast niemałym szokiem dla was może się okazać fakt, że wasi rodzice zapamiętali lata 90. zupełnie inaczej. Szok zmian oraz niemal nieskrępowany kapitalizm dał wielu młodym, energicznym i pomysłowym narzędzia do poprawienia swojego stanu bytu, ale dla wielu rodzin był też okresem trudnym, pełnym niepokoju i rozczarowań. Cóż, jakie były, takie były, ale w ostatecznym rozrachunku uważam, że dzisiaj pod wieloma względami jest lepiej, bo, przypominam, my ludzie mamy raczej tendencję do przechowywania dobrych wspomnień i pozbywania się tych złych i nieprzyjemnych, przez co idealizujemy czasy minione. Jeżeli jednak nie zgadzacie się ze mną, lata 90. były super i w ogóle najlepsze, to mam dla was znakomitą informację. Niedługo będziecie mogli przeżyć tę fantazję od nowa, a to za sprawą Przemysława Hadały. Od dłuższego czasu po godzinach dłubie on swoją grę, która ma nas przenieść w serce Polski z lat 90. Opis na Steamie brzmi: 15% bezrobocia, disco polo, dziurawe drogi, paliwo po 2 złote i ty, prosty chłopak z prowincji, którego jedynym majątkiem jest nie nadający się do jazdy samochód. Eksploruj otwarty świat i poznaj lokalną społeczność. Znajdź dorywczą robotę i odkładaj ciężko zarobione pieniądze. Kupuj części niezbędne do naprawy i ulepszania twojego OHV. Zostań królem lokalnej remizy. Ponadto na screenach i filmikach możemy zobaczyć przebitki z typowego powiatowego bazaru, taniej budy z zapiekankami, obskurnej garażowej siłowni czy pokrytego boazerią mieszkania. Czajcie klimat. Na razie Przemysław nie podał daty premiery i podejrzewam, że to raczej nie będzie takie hop-siup, ale grę możecie już dodawać na Steamową wishlistę, żeby być na bieżąco ze zmianami i ewentualną premierą. Mówiąc uczciwie, sam bym chętnie zagrał, bo lata 90. jakie były, takie były, ale mam do nich sentyment. I ciekawy jestem, jak zostaną przedstawione. Więc dodam grę na moją listę życzeń przy pierwszej okazji. Przy pierwszej okazji powinniście też zabezpieczyć swój PESEL. Tak przynajmniej radzi były już minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. A dlaczego? Chodzi o wyciek danych medycznych, ale w tym także bardzo wrażliwych danych personalnych, jak adresy i numery PESEL. Sprawa dotyczy sieci laboratoriów medycznych firmy Alab. Jeżeli wierzyć zaufanej trzeciej stronie, ofiarą mogło paść nawet około 50 tysięcy pacjentów, którzy sprawdzali swoje zdrowie z pomocą rzeczonych laboratoriów. Jak do tego doszło? Klasycznie, czyli ransomware. Ktoś w firmie kliknął coś, czego nie powinien klikać, albo ściągnął coś, czego nie powinien ściągać. I skończyło się tak, że grupa RA World weszła w posiadanie danych, którymi raczej żaden pacjent nie chce się dzielić z obcymi ludźmi. Dane zostały opublikowane na blogu włamywaczy i, co najgorsze, stanowią ponoć zaledwie próbkę, a to może oznaczać, że wykradzionych danych i potencjalnie poszkodowanych pacjentów jest dużo, dużo więcej. Alab do tej pory wydał dość obszerne oświadczenie, w którym informuje, że doszło do ataku na ich serwery, co zostało wykradzione i jakie wdrożyli procedury. Jednak to nie znaczy, że pacjenci mogą spać spokojnie. Specjaliści nadal zalecają zastrzeżenie numeru PESEL, żeby nie obudzić się później z garścią niechcianych chwilówek wziętych na swoje nazwisko. Jak sprawdzić, czy wasze dane wyciekły i uzyskać pomoc w ich zastrzeżeniu? Należy wejść na stronę bezpiecznedane.gov.pl, zalogować się z pomocą profilu zaufanego, mObywatela albo swojej bankowości internetowej i postępować dalej zgodnie z instrukcjami. Mam natomiast jedną prośbę. Podczas gdy dla was 20-30-latków to prawdopodobnie nie jest większy problem i zajmie wam to zaledwie paręnaście minut, to mam przeświadczenie graniczące z pewnością, że zdecydowaną większość klientów takich laboratoriów stanowią osoby w wieku od 60 lat wzwyż.
Dlatego mam prośbę, żebyście upewnili się, że wasi rodzice i dziadkowie wiedzą o tym wycieku. Następnie upewnili się, że wiedzą, jak sprawdzić, czy są na liście poszkodowanych i wiedzą, jak zastrzec swoje dane. A jeżeli nie wiedzą, to pomóżcie im to zrobić. Te paręnaście minut może pomóc wam i rodzinie uniknąć szeregu bardzo nieprzyjemnych sytuacji i przykrej atmosfery przy wigilijnym stole. To ostatnia rzecz, której chcielibyśmy przy wigilijnym stole, nie? Przedostatnia to komary. I powiecie, komary? Przecież nie ma komarów w grudniu. Na co ja wam powiem, aha, może to jest prawda, ale potrzebowałem gładkiego przejścia do kolejnego newsa. A właściwie ciekawostki. Kiedy bowiem zobaczyłem na Twitterze, że jakiś pomysłowy chiński inżynier skonstruował obronę przeciwlotniczą przeciwko tym małym, latającym skurczybykom, stwierdziłem, że muszę się tym z wami podzielić. Jeżeli wierzyć użytkownikowi Bukaro Banzai, który podzielił się filmikiem na Twitterze, błyskotliwy inżynier użył radaru montowanego w samochodach elektrycznych oraz bardzo mocnego lasera, które w połączeniu okazały się niezwykle skuteczne. Dodatkowo, jak przystało na skrupulatnego naukowca bądź wyjątkowo zajadłego psychopatę, w zależności jak na to spojrzymy, wszystkie ofiary swojej zabójczej technologii gromadzi i pieczołowicie dokumentuje w specjalnym zeszycie. Z jednej strony podziwiam za wytrwałość, z drugiej jednak trochę... Dobra, nie ma sensu poświęcać czasu insektom, pora na przegląd darmowych gier, a tych w tym tygodniu jest naprawdę dużo. Jeżeli chcesz zaoszczędzić niemal 500 zł na grach, to obejrzyj to do końca. Obecnie, do 6 grudnia, za darmo do zgarnięcia jest Assassin's Creed Syndicate. Prawdopodobnie nikomu nie muszę jej przedstawiać, bo to jedna z głośniejszych pozycji w serii, w której wcielamy się w jednego z przedstawicieli Bractwa Asasynów i trafiamy w sam środek Anglii podczas rewolucji przemysłowej. Normalnie Syndicate kosztuje 159,90, ale logując się na swoje konto w Ubisoft Connect, możecie do 6 grudnia zgarnąć ją całkowicie za darmo. Na Epic Store z kolei szykuje się kolejny giveaway, tym razem w klimacie bijatyk. Obie gry bowiem celują w podobny typ gracza. Mighty Fight to typowy arena fighter, w którym wybieracie swojego wojownika, a następnie możecie oddać się na parzance w trybie solo albo w kilku trybach dla wielu graczy. Jitsu Squad z kolei może wam przypomnieć piękne minione czasy automatówek, podczas których pokonujecie w dwóch wymiarach plansze pełne wrogów i przecie naprzód ku kolejnym bossom. Jestem przekonany, że pełna kolorów i bogata w animacji gra zabierze kilku z was na wycieczkę po krainie nostalgii. Zgarniając obie gry do 7 grudnia zaoszczędzicie łącznie 179,98. A na koniec Killer Instinct, również bijatyka, tym razem w nieco mroczniejszym wydaniu. Mimo kilku lat na rynku gra nadal utrzymuje bardzo pozytywne recenzje i gdybym miał to porównać do czegoś moim ignoranckim okiem, to powiedziałbym, że wygląda jak coś pośredniego pomiędzy Mortal Kombat a Street Fighterem. Gra do niedawna kosztowała aż 142,99, ale obecnie przeszła na tryb free to play, więc możecie zgarnąć ją za friko bez limitu czasowego. Mam nadzieję, że coś z tego przeglądu wam się spodobało. A ja chcę z kolei podziękować jednemu z widzów, Łukaszowi, który znalazł u siebie kilka nieużytych kodów na gierki i postanowił się z wami podzielić. Dostałem ich w sumie 6, a w dzisiejszym materiale znajdziecie dwie. Jeden na Pac-Mana, drugi na Sonic Adventure. Kolejne będą się pojawiały w nadchodzących odcinkach. Ja ze swojej strony gorąco dziękuję. A was, jak zwykle, zapraszam do wpadnięcia do mnie na streama. Będzie albo jedna z darmowych gierek z tego tygodnia, albo kontynuacja Baldura 3. Albo jedno i drugie, jeszcze nie zdecydowałem. Link w przypiętym komentarzu. Trzymajcie się, pa pa!